Jedną z kluczowych procedur, jeżeli chodzi o latanie dronem, dronem z kamerą, już dronem, który podchodzi pod przepisy, jest procedura fail-safe, właśnie procedure. I tutaj mamy do wyboru trzy wybrane działania na wypadek, gdybyśmy stracili kontakt z kontrolerem. Pierwsza procedura to jest return home, czyli dron automatycznie wraca do miejsca startu. Druga procedura to jest hover, czyli on w miejscu wisi do czasu, kiedy nie skończą mu się baterie. A trzecia procedura to landing. I tu powinniśmy pamiętać też o fakcie takim, że żeby ta właśnie procedura fail-safe została przeprowadzona w sposób prawidłowy, właściwy, dron przed startem powinien skontaktować się, złapać sygnał co najmniej z 12 satelitami. Wtedy jesteśmy jednoznacznie pewni, że pozycja home point została określona w sposób prawidłowy i dron w przypadku właśnie utraty sygnału i opcji return to home wróci właśnie nam na miejsce. Zwykle odbywa się to na określonej, ten powrót odbywa się na określonej wysokości, o tym też warto pamiętać, żeby ustawić ją w taki sposób, żeby najwyższe budynki czy najwyższe przeszkody w okolicy dron mógł pokonać, czyli wysokość powinna być ustawiona powyżej tych najwyższych przeszkód. Należy też pamiętać, że jeżeli mamy taką sytuację, że na przykład latamy pod drzewami w parku, tak jak tutaj w tym filmie instruktażowym, nie przeprowadzimy zbyt skutecznie procedury RTH, dlatego że dron nam wleci w gałęzie, więc w takim wypadku, w przypadku lotów właśnie, załóżmy w parku czy gdzieś w naturalnych tunelach pomiędzy drzewami, albo na przykład pod mostami czy pod przeszkodami. Pod mostami może to nie jest najlepszy przypadek, bo tam momentalnie stracimy sygnał GPS. Natomiast wszędzie tam, gdzie nad nami są przeszkody, tam powinniśmy właśnie pomyśleć o tym, żeby wybrać inną opcję, na przykład hovering albo landing. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że też funkcjonalność landing też nie zawsze ona jest skuteczna. Przede wszystkim dron rozpoznaje, jak wygląda powierzchnia, czyli bada powierzchnię przed lądowaniem i zgłasza nam, że na przykład powierzchnia nie jest odpowiednia. Not sufficient zwykle jest napisane, albo insufficient, not sufficient surface to land. Mniej więcej taka jest właśnie ta sygnalizacja i wtedy my musimy potwierdzić lądowanie, więc proszę zwrócić uwagę, że czasami można się zdziwić, dron nie chce wylądować pomimo, że ma taką procedurę, ale on właśnie sygnalizuje nam, że ta powierzchnia nie jest odpowiednia do lądowania. W takim przypadku oczywiście zdarzają się też wyjątki, kiedy latamy na przykład nad wodą i też nie chcemy, żeby nam po utracie sygnału wylądował, wtedy wybieramy opcję hovering, czyli swobodny zawis i to jest też całkiem dobra alternatywa. Teraz pokażemy procedurę, jak on zachowuje się, jak dron zachowuje się w przypadku return to home. Ustawienia, które mam aktualnie, pokazują nam, że mamy 20 metrów return to home altitude. I co się dzieje? Dron zaczyna nam się mocno wznosić. Czyli najpierw się wzniósł. Teraz ustawił się dziobem, wraca, jest nade mną, przestawia się przodem do swojego pierwotnego lotu i zaczyna się obniżać. Z 4 metrów ja teraz odwołam tą procedurę. Jest. Jeżeli chodzi o sam przebieg procedury return to home, istotna jest jeszcze jedna kwestia, o której nie powiedziałem, a mianowicie jeżeli dron znajduje się poniżej faktycznie ustawionej wysokości powrotu return to home, on w momencie aktywacji return to home osiągnie tą wysokość i zacznie wracać, to mówiłem już wcześniej. Natomiast druga funkcja, jeżeli dron znajduje się powyżej tej wysokości, to on wróci nam dokładnie na tej wysokości, na której jest i zacznie się obniżać po osiągnięciu
po osiągnięciu tego miejsca bazowego. I to, o czym tutaj mówiłem, to dotyczy sytuacji, kiedy oddaliliśmy się od punktu bazowego o co najmniej 20 metrów, prawda? Więcej lub równe 20 metrów. Jeżeli ta odległość jest mniejsza od 20 metrów, dron wzniesie się tylko i wyłącznie na wysokość 10 metrów nad powierzchnię terenu. Także to jest ta różnica i trzeba na tym pamiętać w przypadku takim, kiedy na przykład rosną nam tutaj drzewa lub też inne historie mamy i kiedy trzeba będzie te drzewa ominąć, na przykład takie mniejszej wysokości. Także linie energetyczne, drzewa, budynki, o tym pamiętamy. Jeżeli mamy taką historię, że dron jest blisko, czyli poniżej 20 metrów, uruchomi nam się funkcja Return to Home, a nie mamy Obstacle Avoidance włączonej, to wtedy on wyląduje od razu. Także dużo zaskakujących sytuacji możemy spotkać przy tym Return to Home i dużo takich kontrowersji może wzbudzić ta funkcja. Trzeba na nią uważać i trzeba dokładnie te ustawienia zweryfikować. Teraz spróbujemy przećwiczyć procedurę hover, ale także landing. Więc tak, jeżeli chodzi o return home, my mamy tutaj dużo drzew, więc nie przećwiczymy tego, ale gdzie można ustawić przede wszystkim taką procedurę? Już pokażę ustawienie takiego trybu. Wchodzimy w trzy kropeczki. I mamy tutaj General Settings, Main Controller Settings, czyli ten niebieski dron, a następnie Advanced Settings i tutaj mamy RC Signal Lost, czyli co w wypadku, gdy sygnał z drona jest utracony. I teraz mamy zaznaczone Return Home. Ale spróbujmy sobie zaznaczyć opcję landing, czyli lądowanie. Dobrze. Ja spróbuję to zrobić w takim miejscu, które jest spokojne. Czyli znowu przejdziemy w tryb tripod. Jesteśmy teraz w tripodzie. Nagramy sobie to jeszcze dodatkowo. Satelit mamy 16. I teraz mamy sytuację taką, że przelecę jeszcze kawałek. Możemy się odwrócić do nas, żebyśmy byli lepiej widoczni. I za chwilę wyłączę. Kontroler. W tej chwili wyłączę kontroler. Może troszeczkę jeszcze cofnę, żeby tam było więcej miejsca. Wyłączę kontroler. Kontroler wyłącza się. W tej chwili dron nie ma kontaktu z kontrolerem. Czekamy chwilę. I mamy potwierdzenie o lądowaniu. Dron wylądował. Tak jak teraz. I widzimy, że on w tej chwili jest w swobodnym zawisie. Głównym celem tego działu było pokazanie przykładów zachowania drona w przypadku procedury failsafe, czyli return to home, powrót do domu, lub też landing, lądowanie albo swobodny zawis, hovering. Myślę, że warto przećwiczyć takie zachowania samemu, pod warunkiem, że mamy otwarte pole i silny sygnał satelit. Także życzę Wam pod tym względem powodzenia, ale także udanych i świadomych manewrów. My tymczasem przejdziemy dalej.